Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Automation. Rozbimy G-Drive. Dzisiaj zrobię sobie Ferrari F355 Berlinette, tak jak zresztą nazwa na górze wskazuje. Silnik odwzorowałem, tutaj wam tylko przeklikam, pokażę właśnie co mam ustawione, żeby odwzorować samochód. Oraz model mam wybrany z 1990 kupeta. Jest 95 rocznik, więc no, starałem się w 100% odzerować, jest 380 koni, kręci się do 350, do 8500 obrotów, więc no, dosyć realnie, 1000 obrotów jałowych, tam jest 1050 domyślnie, ale nie jestem w stanie wyregulować tego tutaj akurat. I jeżeli chodzi o silnik, to tak się prezentują zakładki, nie ruszałem ani Quality, ani Pultecha, więc auto jest w 100% do zrobienia w dosyć realnych warunkach. No i ogółem on się prezentuje dźwiękowo przynajmniej o tak. Dosyć dziwnie brzmi jak jakaś V8 z Forda. No, niestety dźwięki w tej grze nie są zbyt fajne. No ale to pewnie dopiero w Bimage i Drive będzie jakoś lepiej brzmiało. No, dobra. Tak by to wyglądało. Buda, jeszcze jej nie tykałem, zaraz będzie timelapsik oczywiście. Drivetrain, no to jest manual 6-stopniowy. 300 km na godzinę, żeby osiągał samochód, bo tyle mam mniej więcej Vmaxa. Biegów nie odwzorowywałem, zrobiłem tak, żeby tylko jak najefektywniej wykorzystać. LSD. Crossplay Race Softy, żeby lepiej, wziąłem je ze względu na to, bo one lepiej trochę dają trakcji przy ruszaniu, a mniej w zakrętach. Kiedy radial race'ów, więc to może być na przykład fajne do ruszania, a niekoniecznie do skręcania. Tak, żeby jakoś to zrównoważyć. Na stalówkach oczywiście, żeby zwiększyć maksymalnie gripa. Vented diski z przodu, z tyłu. Sportowe aero. Dwa siedzenia handmade luksury. Manual racket pinion. No, generalnie chciałem pojechać bez w ogóle wspomagania, ale tak w zupełności wystarczy. Może to jest wspomaganie chyba mechaniczne, nie pamiętam. Nieważne, TC, ABS, safety, a dałem tylko quality tutaj przy safety po to, żeby zwiększyć masę. Jak samo dałem na maxa w dół, żeby zwiększyć masę. Dalej springi standardowe, semi-active, semi-active. I jakieś tam ustawienie zrobiłem, podstawowe zawieszenie, ale jeszcze się w to nie zagłębiałem. Prześwit na minimum jest. Więc dobra, tak by to wyglądało. Ja się wyciszam, robię timelapsika w takim razie z budowy samochodu.
Dobra. Zrobiłem samochód, samochód Ferrari. Nie prezentuje się może jakoś niesamowicie, jak też za bardzo nie miałem pomysłu na to, jak to zrealizować, ale myślę, że w jakimś stopniu przynajmniej oddaje to, jak to auto wygląda, więc myślę, że jest dobrze. Użyłem znaczków Grotti, czyli z GTA, wersji Ferrari, bo niestety oryginalnych znaczków Ferrari nie miałem tutaj w zanadrzu, w badżach miałem tylko od Porsche. Niestety innych nie byłem w stanie znaleźć, więc zostałem przy tych z GTA. Trochę lampy mi tutaj nie pasują, znaczy lampy, no te światła są tutaj na zderzaku. Niestety nie mogłem zrobić tak fajnych dokładeczek z obu stron jak chciałem, ale myślę, że i tak jest spoko. Trochę bardziej jak pług to przypomina. No też mówię, nie przykładałem jakiejś większej wagi do tego, jak to mega bardzo wygląda, ale bardziej chciałem, żeby ono się też prowadziło jakiś sensownie. Więc poustawiałem je, dobra, hamulca jednak nie ustawiłem, ale aerodynamikę ustawiłem i jest spoko według mnie, więc zaraz przejdę do Bimage Drive'a i wam pokażę, jak to się prezentuje. Ja już nie ma co tutaj już przedłużać. Dobra, jestem w Bimage Drive'ie, dawno nie byłem, zrobiłem to Ferrari, zresztą jak wam pokazywałem, nie brzmi trochę jak Ferrari, brzmi jak jakiś Ford bardziej. Niestety, nie mam na wszystko wpływu. Możliwe, że to chodzi o jakieś ustawienia samochodu konkretne, ale nie mam pojęcia, które. Dobra, więc na starcie zrobię od 0 do setki, od 2 do 0. Oczywiście stąd startując. 3, 4. 3,5 sekundy do setki, więc nawet solidnie. Zawrócę teraz w drugą stronę. Zawrócę w drugą stronę. Jadę w drugą stronę, zarzucę tempomat. I po prostu wyhamuje, tylko niech ono osiągnie stówkę, jest lekko pod górkę, a to jest nieistotne. 3, 4. 25 metrów, no to bardzo mocno hamuje. Widać, że te sliki bardzo podziałały. Dobra. Ja tutaj przejadę sobie ten wyścig, co tutaj jest, tak jak kiedyś to robiłem. Może pójdę na handling kursa, na to miastowe. No i coś pomyślę jeszcze, na co bym chciał pójść. Niestety nie pamiętam, jaki czas zrobiłem ostatnim samochodem, ale oczywiście tym postaram się lepiej pojechać. Będę niestety skrzynię uszkadzać, bo jest manualna i bardzo nie chce mi się sprzęgła wciskać na padzie. Ale widzę, że te opony bardzo dużo przyczepności dały, więc nie wiem, czy nie do wszystkich samochodów będę musiał dać wszystkie opony. No i przyspieszenie i hamowanie jest znacznie lepsze. Idealnie. Jak włączę światła? O kurwa, jak to paskudnie wygląda. No, zapomniałem światło ustawić. Pamiętajcie, jak robicie samochód, to żebyście ustawili światło, bo potem wychodzą wam takie dziwne rzeczy. Mam jakieś spadki FPS-ów. Nie wiem dlaczego. Bruno się mówi. Oj, dało się znacznie szybciej tędy przejechać. Niestety zewsząd on brzmi jak V8 fordowskie. Albo po prostu jakiegoś muscle cara, może Dodge jakiegoś. Niestety nie można mieć wszystkiego. No fajnie pierdzi z wydechu, jak się odpuszcza gaz. 2 minuty, 2 sekundy. Nie jest to tragiczny czas, dało się na pewno szybciej pojechać. Ale nie będę już tego pocić, przejdę dalej po prostu. No to jest i handling kurs, już mi się ładuje troszkę długo. No niestety, czasami tak jest. Ta gra robi na złość. Pierwsze podejście, by nie było.
naprawdę fajnie się prowadzi to auto na tych oponach. Będę do wszystkich samochodów stawiać te opony. Ale wiedziałem, że one głównie mają zalety przy startach i hamowaniach. Ale też jest taki pewien balans przy skręcaniu, że to auto ma trakcję, ale nie ma jej za dużo. Niestety przykro mi, nie mam nic na to, że mi grę przycina. Może jakbym grafikę miał mocniejszą, byłoby lepiej, ale... Gra, fanat nie ma 100% życia! O, i się rozwaliłem na sam koniec. Szkoda. Ale minuta 14 nie jest to zły czas. Dobra, lecę z tymi botami po raz drugi niestety. Nie pokażę tam tego, no rozwaliłem się w ostatnim zakręcie pierwszego okrążenia. Trochę przypał, ale wam mogę podsumować tak. Następny chyba odcinek przygotuję jakieś auto o mniejszej mocy, ponieważ strasznie łatwo się wyprzedza te boty. Ja chciałbym też mieć może jakąś walkę między nimi? Myślę, że tak 200 koni max... O! 200 koni max i 1500 kg byłoby spoko. Okej, okay, nieplanowane obrócenie się, ale wyratowane. Nadrobię to jeszcze na spokojnie. Gdyby to brzmiało jak Ferrari, to bym powiedział, że auto wyszło, bo z tyłu nawet przypomina trochę. Kurde, on się ledwo w tym zakręcie mieści. No, ale największa zaleta tego samochodu na pewno są hamulce. Z tymi oponami, no to jednak trakcja jest naprawdę ogromna. Nie! Znowu to samo. Dobra, ale utrzymałem się. No jest problem z tym samochodem. Nie skręca i obraca go dosyć łatwo. Więc jednak nie jest taki idealny, ale przyjemnie się prowadzi, to wam mogę powiedzieć. Może w przyszłości będę udostępniać te samochody, a może nie. Jakby były bardziej dopracowane, na pewno bym je udostępniał, niestety. Myślę, że więcej hejterów jest na pewno tego auta, bądź innych aut, które zrobiłem, niż osób, które by chciały tym pojeździć. No co ty robisz? Masz sliki, gościu, skręcaj. To jest zdublowałem, chyba urwane koło miał. Trzy trupy. Jeszcze sześć botów zostało. Dobra, driftcik na koniec. Nie, trochę za dużo trakcji, za mało mocy. Proszę, ogólnie to nie jest zły czas. Myślę, że do Porsche Carrera GT można go przyrównać na spokojnie. A obróciłem się parę razy, więc no, szybszy samochód się wydaje. Szybszy, znacznie szybszy. Następną starą, którą bym chciał oczywiście sprawdzić, to ten co zwykle, czyli ten miastowy. Naprawdę fajny jest do jazdy, więc można tam coś fajnego zrobić.
A nie, by było poniżej 1,40 zejść na tym torze, bo widziałem, że 1,43 to jest 1,45 to są dwa ostatnie czasy na tym torze. Fajnie byłoby je pokonać. Myślę, że raczej nie powinien to być jakiś większy problem. Na razie z łatwością wjeżdża w te zakręty. Niestety widzę, że gaz mi czasami odpuszcza, ale przyzwyczaiłem się już do tego. Że to auto ma trochę większy prześwit, to przynajmniej przez krawężniki przejeżdża jak chce. O, odjebałem. Sprzęgło wcisnąłem zamiast hamulca. Dobra, jeszcze raz. Zdarza się, nawet najlepszym, czyli mi. Czasami zdarza się obrócić samochód do góry nogami, ale mi to się często zdarza akurat. Telemarkiem? O kurde, za szybko, za szybko. Panie, za szybko. Au. Udało się. Trochę ślizga. Oj, lekko przywalone. Nie jest istotne w sumie, to jest akurat, ale zdarza się. Auto nie straciło na prowadzeniu, wolniej nie przyspiesza, więc można to dowieść na spokojnie. Idealnie po krawężniku przetarł kołem. Chyba nie będzie tego czasu pragnionego. Może? Nie, udało się. 30. Yeah! 34,9. Myślałem, że 42 będzie. Ej, naprawdę fajny czas. Dwa miesiące temu. Co jechałem dwa miesiące temu? Zielonego pojęcia nie mam. Ale 4 sekundy chyba wolniej od Porsche, więc nie najlepszy czas dalej. Dobra. No to został mi tutaj jeden tor. I Drag Race raczej bym pojechał tylko. Bo jak tego Hillclimba, to raczej nie ma sensu, żebym jechał. No, bo to strasznie dużo roboty. Dobra, lecę. Niestety nie było, nie ma tutaj żadnych czasów porównawczych. Więc... Znaczy, jeden czas mi tylko pokazywał w zasadzie. Jakieś tam koło 2 minut. Ale to chyba czas malucha jest. O, jojciu. To jest akurat mój drugi przejazd, bo przy pierwszym się rozwaliłem. Już widzę, że nie za dobrze poszło na starcie. Już tam wypadłem na trawkę. Spokojnie. Da radę. Dał radę na pełnym gazie.
O, no i teraz normalne hamowanie i udało się zmieścić samochód, mimo że go zarzuciło. I się zastanawiałem, czy może zrobić coś takiego jak ci zagraniczni youtuberzy, że jakieś, nie wiem, może zawody z widzami na czas zrobienia samochodu, ale nie wiem, czy takie community duże tutaj jest, żeby takie rzeczy robić. Niestety. Tak mi się wydaje. No i też czasowo ciężko byłoby się dograć. Jak pamiętajmy, że Assetto jest moją główną gierką, a nie Automation czy Bimagic Drive, więc... ciężko. O, są czasy i 1.50 to jest, kurde, słaby czas. Więc, no, nie za dobrze wyszło. Dobra, no to został mi tutaj na tym mapie Drag Race i przejdę do skoków dal. Ale widzę, że oczywiście gra mi nie chce pozwolić reportować się na Drag Race'a. Sobie przeklikam. O, jest! Nie w tym miejscu, co chciałem, ale uznajmy, że jest git. Zastanawiam się, do czego to porównać, tak, żeby to miało rację bytu. Mogę coś... wziąć takiego z tej gry, co jest domyślnie z Bimagic Drive'a, co jest naprawdę, może nie naprawdę, ale bardzo podobne, czyli jak się to auto nazywało? Zielonego pojęcia nie mam, oczywiście jestem ślepy i pewnie jest na środku ekranu, ale ja go nie widzę. O, to! Batte Bolide! Chodzi mi o wersję, która ma z, tak, no lepiej z 300 koni, żeby były równe szanse. 320, ile to on waży? Nie mam zielonego pojęcia, no to dobra, szukam dalej. O, 400 PS, o, to powinno być bardzo równe temu samochodowi, co jadę. Też 300 km na godzinę V-Maxa. Więc fajne to porównanie, oba samochody z Włoch. Aczkolwiek mój to bardziej Niemcy już przypomina. Nagle nie słyszę samochodu. Przykre. Będę sprzęgła używać, żeby szybciej zmieniać biegi. Podjedź no. O, bardzo równe są te auta. On nawet bym powiedział, że ma krótsze biegi trochę. Ale 11.8, myślę, że bym jego autem jechał, to bym z lepszy czas zrobił. Nie wiem czemu niestety tak przyciszyła się gra, ale na co niektóre rzeczy się nie ma wpływu niestety. No i teraz jest nagle normalny dźwięk. No trudno się mówi. Nie chciałem twórców kliknąć, tylko chciałem zmienić mapę. No dobra, ja przejdę na skoki. Zobaczymy jak to leci, ale myślę, że super będzie to leciało, bo bardzo dobrą aerodynamikę ma, przynajmniej było widać jak wcześniej skakałem. Śmieszny wydech, że jeden idzie w drugą stronę, drugi idzie w drugą, pierwszą stronę i jeszcze gumiki się tak krzyżują. No trudno się mówi. Na pewnym gazie pierwszy skok, drugi będzie na luzie, a potem spróbuję nim oczywiście wskoczyć do góry, jeżeli się da. I 280 i o, ale równo leci i ciągnie go w dół, ciągnie. I wylądował. Trochę przygniotło go, ale myślę, że to był naprawdę fajny skok. Dobra, spróbuję jeszcze raz. To teraz spróbuję na luzie go zrzucić. O, równe 50, udało się nawet. Ale będę gaz do, wciskać, żeby próbowało go podnieść do góry, bo o dziwo w tej grze to tak działa, że jak się wciska gaz, to przód podnosi do góry w trakcie lotu. Jakbym wcisnął hamulec, to by do dołu poleciał.
Fajny skok, nawet mu się udało, powiedzmy. Spróbuję jeszcze w drugą stronę, raczej wątpię, że się uda. Ale... No, to już mój nawyk w ostatnich odcinkach. O, rozwaliłem się. No to jazdunia, pełen gaz, ze sprzęgłem, próbuję. O, ale chyba nic z tego nie będzie, bo już na czwórce ciężko ma z przyspieszaniem. Ale oderwał koła od ziemi i za białą linię skoczył. To było dziwne akurat, ale... Uznajmy, że tak powinno być. No dobra. To by było w takim razie na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku postaram się zrobić jakiś bardziej wolny samochód, który tak waży około 1,5 tony. Może też, może 1200-1300, ale tak, żeby miał z 200 koni. I chciałbym, żeby on trochę by miał walki z tymi autami botów, żeby był bardziej ciekawy na pewno. A ja wam dziękuję za oglądanie. Dawajcie propozycje samochodów, jakie byście chcieli zobaczyć. No i trzymajcie się cieplutko i na razie!